Odpienie czołowo-skroniowe, przyczyny, objawy, leczenie. Odpienie czołowo-skroniowe to specyficzna forma odpienia, w której objawy koncentrują się wokół zaburzeń funkcji jodzykowych oraz zaburzeń zachowania pacjentów. SZCZ, liwie odpienie czołowo-skroniowe jest choroba do rzadkie zbowo SZCZ, liwie zostało tutaj ukreska LTE z tego WZGL-DU. Kreska E współczesna medycyna poza leczeniem bagoccym objawy nie jest w stanie zaoferować pacjentom przyczynowego leczenia odpienia czołowo-skroniowego. Odpienie czołowo-skroniowe, obok takich schorzeń jak choroba Alzheimera i odpienie z ciałami lewego, należy kreska Y do grupy odpiec zwyrodnieniowych. Objawy odpienia czołowo-skroniowego typowo pojawia się u osób w wieku od 50 do 65 lat. Nie jest to jednak jedyny przedział wiekowy, w którym okreska E rozwinie odpienie czołowo-skroniowe. S to co prawda raczej pojedyncze przypadki, jednak kreska E obserwowano rozwój tego schorzenia nawet u 20-latków. Odpienie czołowo-skroniowe, przyczyny odpienie czołowo-skroniowe zaliczane jest do tzw. tauopatii. W przebiegu jednostki w obrębie mózgowia chorych dochodzi do nadmiernego gromadzenia siłbiabek tłustego WZGL-DU. Opisywane odpienie zaliczane jest do grupy schorzeń neurozwyrodnieniowych. Nazwa odpienie czołowo-skroniowe wywodzi się od tego, w których to CZ, ciach mózgu gromadzi patologiczne wiabka, w tym przypadku lokalizacji depozytów SP baty czołowe oraz skroniowe mózgu. Gromadzce si w mózgowiu wiabka wywiera wiele niekorzystnych efektów na tkank nerwów. Rezultatem ich obecności mogłyby zarówno zaburzenia dotyczące przekazywania sygnałów pomiędzy neuronami, jak i zwiększone obumieranie komórek nerwowych. Mechanizm odpowiedzialny za objawy występujące w odpieniu czołowo-skroniowym jest więcej ukreska najprawdopodobniej znany, CZ to nie wiadomo jednak, dlaczego w baciwie dochodzi do gromadzenia siłbiabka w mózgowiu. U CZ, ci pacjentów bo u do 50% z nich, odpienie czołowo-skroniowe występuje rodzinnie. Naukowcom udało się nawet wykryć CZ mutacji, których to nosicielstwo prowadzi do wystąpienia odpienia czołowo-skroniowego. Jako przykład zaburzeń genetycznych, które skutkują rozwojem opisywanego schorzenia neurodegeneracyjnego, mokreska napoda mutację genów MAPTAŁ czy te kreska genów kodujących biabka TDP43. Odpienie czołowo-skroniowe z pewności nadal mokreska EB jednak uznawane za schorzenie do enigmatyczne w kotcu u akreska pobowy cierpicych na nie pacjentów nie udaje się okreli, co spowodowa bo wystąpienie choroby. Odpienie czołowo-skroniowe, objawy i rodzaje odpienie czołowo-skroniowe jest do specyficznej postaci odpienia, ponieważ kreska w jego przebiegu głównym problemem pacjentów wcale nie jest zaburzenia pamięci. Obraz kliniczny w przypadku zajcia procesami degeneracyjnymi p-batów czołowych i skroniowych mózgu jest wyjątkowo rukreska norodny. Przez co wyrukreska niasi trzy główne formy zaburzeń ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych. W przebiegu typowego odpienia czołowo-skroniowego u pacjentów pojawia się zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychiczne. Na zaniedbywaniu higieny osobistej, nadmiernej aktywności psychoruchowej oraz na utracie umiejętności utrzymywania kontaktów międzyludzkich.
pacjenci z otpieniem czołowo-skroniowym mógł prezentować prowokacyjne zachowania seksualne, oprócz tego pojawia się wokół nich rukreskane kompulsje, dotyczące na przykład. Konieczność palenia dukreskałych iloci papierosów czy spokreskaływania alkoholu. Chorzy mog dowiadcza trudności ze skupieniem uwagi, a tak kreska e nadmiernej impulsywności. W przypadku zaburzeń psychicznych, dominującymi u pacjentów z otpieniem czołowo-skroniowym jest zaburzenia afektywne głównie pod postaci depresji, oraz zaburzenia lękowe. Drugim, mniej CZ z tym podtypem otpienia zaliczanym do spektrum zaburzeń z grupy otpiet czołowo-skroniowych, jest pierwotna postpłuca afazja. W jej przypadku głównym problemem jest zaburzenia mowy pacjentów. Chorzy mog CZ stosi zacina w trakcie mówienia, mokreskaliwo swobodnego tworzenia wypowiedzi jest u nich wyraźnie utrudniona. W przebiegu pierwotnej postpójce i afazji dochodzi tej kreska do pojawiania się w mowie chorych agramatyzmów, dodatkowo mokoni przekrótca esbowa. Rozumienie mowy jest u takich pacjentów zazwyczaj zachowane, problemy mok jednak pojawia się przy próbie zrozumienia trudniejszych, bardziej skomplikowanych wypowiedzi. Trzeci postaci zaburzeń, związanych z procesami degeneracyjnymi w obrębie pebatów skroniowych i czołowych mózgu, jest otpienie semantyczne. W jego przebiegu dochodzi do wystąpienia objawów z dwóch zasadniczych grup. Pierwsze dolegliwość i dotycz mówienia, inne z kolei związane jest z agdozji. Pacjenci z otpieniem semantycznym mok nawet mówi bardzo dukreskao, jednak trudne bywa zrozumienie sensu ich wypowiedzi. Wynika to z tego, kreska e chorzy maj tendencji do nadukreskaływania esbów nieniosących kreska adnej informacji, na przykład ten, tamta rzecz, to. W mowie pacjentów pojawia się mok tak zwany parafazje chorzy mylnie nazywaj przedmioty, na przykład. Zamiast powiedzie o otrzymanym werku przedmiocie by kreska k, okrelaj go jako nu kreska. Poza ju kreska wymienionymi problemami, u pacjentów rozwija się równie kreska agnozja. Przyjmowa mo kreska e ona form prozopagnozji nie mo kreska liwoci rozpoznawania twarzy, czy te kreska utrudnie dwe w baciwym identyfikowaniu przedmiotów z tego powodu pacjenci mog mylnie stosowa dane przyżdy, na przykład. Warto wiedzieć odpieniami nazywana jest grupa schorzeń, w której dochodzi przede wszystkim do zaburzeń rukreskanych funkcji poznawczych. Choroby tego rodzaju grupuje się m.in. według wywobójcych je przyczyn STD w zibę si podziap na odpienia zwyrodnieniowe i naczyniowe. Odpienie czołowo-skroniowe. Rozpoznawanie diagnoza odpienia czołowo-skroniowego stawiana jest przede wszystkim na podstawie prezentowanych przez pacjenta objawów. Zastosowanie w rozpoznawaniu schorzenia znajduje tak kreska e neuroobrazowanie przykładowo podczas obrazowania mózgu metod rezonansu magnetycznego mokreskaliwe jest stwierdzenie zaników w obrębie pebatów czołowych i skroniowych. Mokreskaliwe jest tak kreska e przeprowadzenie u pacjentów obrazowych badań czynnościowych. W przypadku otpienia czołowo-skroniowego uwidoczni mokreska na np. zmniejszenie przebywu krwi w pebatach skroniowych i czołowych lub zmniejszenie wychwytu glukozy w tych rejonach mózgu.
Diagnostyka obrazowa jest istotna równie kreska z tego WZGL dół, kreska E pozwala ona wykluczyć inne mokreskaliwe przyczyny występujących u pacjenta objawów, takie jak np. udar mózgu czy nowotwór orodkowego u gbadu nerwowego. Odpienie czobowo-skroniowe. Rokowanie odpienia czobowo-skroniowe ma charakter postpójcy występujące od początku zachorowania dolegliwości stopniowo zwiększaj swoje nadkreska enie. Oprócz tego u pacjentów pojawia się kolejne, zupełnie inne dolegliwości. Do zaburzeń funkcji ruchowych pod postaci doktor kreska et czy sztywności. Pacjenci prezentowa mok obecno objawów deliberacyjnych, na przykład do szybko dochodzi mokreska E do takich problemów, jak nietrzymanie moczu czy stolca. Je kreska Eli zachodzi o zaburzenia pamięci, to w przebiegu odpienia czobowo-skroniowego OS one rzadkie, a kiedy nawet wystpi, to majone niewielkie nasilenie. Czas przekreska życia pacjentów, liczony od momentu pojawienia się pierwszych objawów odpienia czobowo-skroniowego, jest zmienny ma na to wpływ wieler ukreskanych czynników, począwszy od wieku zachorowania, a skończywszy na ogólnej kondycji zdrowotnej danego pacjenta. Średni czas przekreska życia w przypadku odpienia czobowo-skroniowego wynosi 8 lat od zachorowania. Odpienie czobowo-skroniowe, leczenie nie istnieje. Leczenie przyczynowe odpienia czobowo-skroniowego oznacza to, kreska E tempa rozwoju choroby nie mo kreska na spowolni. W celu łagodzenia objawów związanych z zaburzeniami zachowaniami, podejmowane są próby stosowania leków psychotropowych z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny czy noradrenaliny. Leki, które są stosowane do poprawy funkcji poznawczych u pacjentów z innymi postaciami odpiet, czyli inhibitory acetylocholinoesterazy w przypadku odpienia czobowo-skroniowego są niestety nieskuteczne. Polecamy odpienie to nie tylko problemy z pamięci. Nietypowe objawy odpienia najczęściej kojarzy się z problemami z pamięci. Jednak odpienie mokreska E dawa tak kreska E inne, CZ to nietypowe objawy. U osoby z odpieniem mokreska E się pojawi na przykład czarne poczucie humoru czy brak poczucia wstydu. Jakie jeszcze niecodzienne zachowania mogły występować u osoby z odpieniem? Na to pytanie odpowiada neurolog, dr. N. Med.